Portal ogłoszeń motoryzacyjnych samochody.pl wspiera Motodziennik. Planujesz zakup auta? Koniecznie zajrzyj na samochody.pl. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na test, recenzję samochodu, który stoi za mną. Jest to Dacia Jogger. Czy są to najlepiej wydane w tym momencie pieniądze na samochód? Zdradzę tajemnicę i puentę tego odcinka. Tak, takie auto, pięcioosobowe, kosztuje 82 tysiące złotych i ma fabrycznie wbudowaną instalację gazową i silnik 1.0 turbo, który ma 100 koni. Od 0 do setki przyspiesza to w 12 sekund, natomiast to jest takie przyjemne 12 sekund. O tym, jak to jeździć, oczywiście jeszcze Państwu opowiem. Wersja 5-osobowa 82 tysiące, najbardziej wypasiona wersja 7-osobowa również z gazem kosztuje około 100 tysięcy. To jest właśnie taka wersja, czyli jak to testówka wyposażona. W tym samochodzie nic nie ma. Ale powiedzmy, że są jakieś tam dodatki, które spowodowały, że ta cena poszła trochę w górę. To jest auto budżetowe, nie da się tego ukryć. Natomiast jednocześnie jest to auto bardzo przyjemnie jeżdżące i spełniające swoją robotę w 110%. Nie będę Państwa namawiał na zakup, bo to jest dość specyficzny towar mimo wszystko. Zazwyczaj marzymy o innych samochodach. To jest samochód dla kogoś, kto nie interesuje się motoryzacją, ma to wszystko, co się dzieje w motoryzacji, w głębokim poważaniu, natomiast musi czymś jeździć. I zresztą po to właśnie została stworzona marka Dacia, no te prawie 20 lat temu. Oczywiście marka Dacia została stworzona dużo wcześniej, natomiast od 20 lat plus minus jest to marka, która już pod szyldem Renault produkuje samochody, które są dużo lepsze, po prostu, pod każdym względem. Wspominam Logana, 2004 rok, miałem pierwszy raz okazję nim jeździć. I był to samochód, na który bardzo czekałem. To było takie auto za 5000 euro. Ten samochód miał kosztować 5000 euro. Z ceną nie wyszło, on kosztował trochę więcej, ale nadal był to jeden z najtańszych samochodów, jakie można było kupić w Europie nowych samochodów. Dacia Logan pierwszej generacji miała paskudne wnętrze, niedbale, byle jak zaprojektowaną bryłę karoserii, natomiast miała jedną wielką zaletę, że tym się całkiem przyjemnie jeździło. Pamiętam, że moje takie pierwsze wrażenia były takie, dostaliśmy chyba wersję 1.6 z klimą, czyli tą najmocniejszą, że nic, tylko wsadzić tam klatkę bezpieczeństwa i ścigać się tym gdzieś po jakimś torze. Potem ta marka stopniowo, ale powolutku ewoluowała. To znaczy te samochody z generacji na generację były, pojawiło się Sandero, potem drugie Sandero i one były takie coraz mniej widać było i czuć było tę oszczędność, natomiast była zauważalna. I to wszystko się zmieniło jakieś 2 lata temu, może za 3, kiedy po raz pierwszy dostaliśmy na testy Dacie Sandero tej aktualnie nam panującej generacji. Silnik 1.0 benzyna, nie przepraszam, najpierw Logan był nowy. Potem przyszła pora na Dacie Sandero, również z tym silnikiem 1.0 instalacja gazowa, silnik 3-cylindrowy, 100 koni. Mieliśmy też taką odmianę 110 koni bez instalacji RPG. To jest podobno 1,5 sekundy szybsze od tej wersji z instalacją, natomiast mnie się przyjemnie jeździ tą wersją LPG. Zwykłym Sandero byłem zachwycony, tym Sandero Stepway, czyli tą taką trochę ukrosowioną wersją, trochę mniej, moim zdaniem straciła już trochę na sprężystości, natomiast nadal to jest po prostu fantastyczne auto, bardzo przyjemne do jazdy. Jaki jest Jogger? To jest kolejny raz, kiedy to auto jest na testach w naszej redakcji i to pierwsze wrażenie, powiedzmy rok temu, 1,5 roku temu, nie było jakieś takie szczególnie dobre. To znaczy, byłem trochę rozczarowany tym, że ten samochód, o ile z zewnątrz, wstydu nie ma, to naprawdę jest fajnie zrobione. I ten przód jakiś taki konsekwentny i z profilu to jakoś wygląda, jest tutaj... Co prawda jedna taka rzecz, co do której zawsze mam wątpliwości, czyli ten schodek, jak w Skodzie Roadster. Natomiast jest ok, z tyłu lampy ewidentnie z Volvo. No z Volvo jak nic. Że to jest konsekwentna bryła, to jest naprawdę całkiem nieźle zaprojektowany samochód. No oczywiście tutaj jest to jakaś tam wersja Extreme, więc są te poszerzenia nadkoli, a wygląda to, ma to wyglądać trochę jak takie auto typu crossover, trochę takie kombi SUV, natomiast to jest naprawdę takie, no nie ma tutaj nic szpetnego, prawda? Te oczekiwania nie są duże, ale myślę, że w tym wypadku, jeżeli chodzi o oczekiwania, no to one zostały zaspokojone w 110% i myślę, że te 110% będzie dzisiaj się jeszcze pojawiało. Zajrzyjmy do bagażnika. To
jest wersja 7-osobowa. Jeżeli ktoś chce jeździć w 7 osób i z psem, to musi być to jamnik, dlatego że tego bagażnika oczywiście tutaj nie ma. Te fotele, ja je zaraz przetestuję, czy tam się w ogóle da wsiąść. Z tego co widzę, można sobie złożyć tę część albo tę część. Te fotele wyjmowałem, dlatego że zabrałem ten samochód na weekend. Udało się zmieścić do środka dwa rowery. Jak widzą Państwo, udało się też to wszystko posprzątać po tej wyprawie. Czy do środka wejdą dwa rowery, takie dorosłe? Wejdą. Czy ma to sens? Nie, nie ma żadnego. Więcej tego nie zrobię, bo to jest pół samochodu do sprzątania, jak nie cały. I tak naprawdę bagażnik rowerowy, który mam przecież fantastyczny na cztery rowery na hak, dużo lepiej robi robotę. Powinienem pojechać swoim autem z hakiem i z bagażnikiem rowerowym. Natomiast da się tutaj zmieścić dwa rowery. Pierwsza taka rzecz, bo będziemy na pewno szukać taniości. To jest taniość. Jeżeli chodzi o te foteliki, jeżeli chodzi o te mechanizmy, to wszystko jest takie najprostsze, najtańsze. Żeby ten fotel złożyć i wyjąć, też nie ma tutaj, jak w niektórych droższych samochodach, jakiegoś prostego sposobu na to. Tylko można się pokaleczyć, można sobie łapy poobcierać i trzeba być niestety w miarę silnym, w miarę rosłym, żeby ten fotel stąd wyjąć. Trzeba go odpiąć, te dwa czerwone pstryczki do tego służą, no i wtedy możemy ten fotel stąd wyszarpać. Natomiast, żeby go podnieść, to też trzeba użyć dwóch rąk. To zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby to było jak najtańsze. Tu się nikt nad tym nie cackał. Ma być 7 foteli i mają być jak najtańsze, w miarę estetyczne i basta. Jak złożymy te dwa fotele, no to ten bagażnik jest siłą rzeczy trochę większy. Auto ma trochę ponad 4,5 metra długości, chociaż moim zdaniem wygląda na większe. I teraz tak. To jest za mną. Tamten fotel jest trochę nienaturalnie rozłożony. Myślę, że jest tutaj wystarczająco dużo miejsca, ale też, co ciekawe, siedzi się wyraźnie wyżej niż z przodu. Nie mam szansy, żeby złapać to kamerą, natomiast siedzi się wyżej, więc jeżeli jest się dzieckiem, to widzi się więcej. A nawet jeżeli nie jest się dzieckiem, to ma się zaskakująco dużo miejsca nad głową. I to jest fajne. Dobra, spróbuję wejść na tył. No wstydziliby się. Jest taki mały problem, że tutaj jest taka roleta do bagażnika i jej główne zadanie to poniewierać się i przeszkadzać. Znaczy nie wiadomo co z nią zrobić. Jak ją zostawię w garażu, to już jej nie oddam. A nie ma na nią w ogóle miejsca. Ups! Nie jest źle. I tu jest naprawdę całkiem spoko. Pierwszy raz, szczerze mówiąc, coś takiego robię. Aha, i pasażerowie z tyłu mają tutaj takie szybki jak w maluchu. Tutaj ktoś nie zamknął. Dobra, nie jest źle. To jest naprawdę 7-osobowy samochód. Chociaż wsiadanie! Wsiadanie i wysiadanie to dla młodszych. Czy Dacia jest ocynkowana? Oczywiście, że jest ocynkowana. Jest ocynkowana. Wszystkie elementy są stalowe i wszystkie elementy są ocynkowane. I dobrze. To, co mi się bardzo... Co mnie bardzo zdziwiło, to, że tutaj, żeby otworzyć klapkę wlewu paliwa, mamy wichajster. I teraz tak, normalnie w japońskich samochodach, no to jak tu jest klapka, znaczy jak tu jest... No, wichajster, no to tu jest klapka. Tadam. Proszę zobaczyć, to nie jest brzydkie. To jest fajny materiał. Te fotele nie są specjalnie za wygodne, ale są fajnie uszyte. Ja tym samochodem na raz przejechałem jakieś 300 km. Trochę plecy mnie bolały, ale tylko trochę. I teraz też proszę zwrócić uwagę na to, że to jest, jeżeli ktoś wcześniej nie widział nowej Daci w kabinie, no to myślę, że może być trochę zdziwiony, bo to naprawdę całkiem nieźle wygląda.
to jest jakiś tam plastik twardy, bez znaczenia. Natomiast ten materiał tutaj dużo daje. Jest to taka nowa moda, żeby dawać jakieś wstawki materiałowe, a nie robić całej deski rozdzielczej tylko i wyłącznie z plastiku, twardego plastiku. Rozjaśnia to wnętrze i też wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo estetyczne. Obsługa klimatyzacji ultra prosta. Tylko i wyłącznie przy pomocy tych pokręteł, przycisk do włączania klimatyzacji. Tym wybieramy sobie. I mimo, że kółko się kręci, to ono w pewnym momencie przestaje działać, czyli albo w lewo, albo w prawo. Tym wybieramy sobie kierunek nawiewu, tym wybieramy sobie temperaturę. Klimatyzacja jest automatyczna. Tym regulujemy sobie ilość powietrza. A, tu są podgrzewane fotele nawet. No to już taka wersja naprawdę wypas. Poszukałem, tego nie znalazłem. Jak w każdej renówce, łopatka i na kierownicy taka absolutnie podstawka. Tempomat nieaktywny. Obsługa komputera pokładowego. I tutaj na tym komputerze, szczerze mówiąc, to tutaj jest parę rzeczy. Znaczy, i to już jest kolejna dacia, w której to zauważam, żeby coś się zmieniło, to trzeba to mocno wcisnąć. I to wtedy dopiero tutaj coś się pokazuje. Ale temperatura płynu chłodzącego jest. Prędkościomierz można sobie tutaj ustawić. Jest. 24 tysiące przebiegu. Jak na testówkę, która jeździła pewnie po niejednych schodach, ten samochód się bardzo dobrze trzyma. I teraz tak, w zależności od tego, czy jedziemy na benzynie, czy na gazie, bo jest to fabryczna instalacja LPG, tutaj mamy ikonkę po prostu benzyny, tyle jest paliwa w baku, natomiast jeżeli jeździmy na gazie, pojawia się tutaj napis LPG i pokazuje, ile mamy paliwa w zbiorniku LPG. Średnie zużycie benzyny około 7 litrów na 100 km, średnie zużycie LPG między 9 a 10 litrów na 100 km. To jest malutki silniczek i to jest duże auto, które no, stawia spory opór, waży też około 1300 kg, no, wyraźnie więcej od Dacia Sandero. Dacia Sandero 6, 6,5 litra LPG na 100 km, no, tutaj wyraźnie dużo więcej, nawet pod dyszkę, natomiast no, na to nic nie poradzimy, tak? To jest duży samochód. To jest fajny patent. Oczywiście, jeżeli ktoś ma krótki kabelek USB do ładowania, no bo jeżeli ma długi, no to będzie mu to zwisało i szczerze mówiąc będzie to bez jakiegoś większego znaczenia, ale to jest fajne. I mamy tutaj fabryczny uchwyt do telefonu. I bardzo dobrze, dlatego że ta wbudowana nawigacja tutaj jest do bani. Pokażę Państwu jeszcze szybko. O, on się już przerzucił od razu na LPG i tak jak przed chwilą obiecałem, pokazuje średnie LPG i ilość paliwa w zbiorniku. Mamy tutaj radio, mamy też jakąś... Na wybrzeżu do 17 w centrum. Mamy też nawigację. Co ciekawe, radio obsługuje... O, można sobie na radio cyfrowe przestawić. Dobra rzecz. Multimedia... Integracja ze smartfonem, ustawienia pojazdu, więc są dwie rzeczy w tym samochodzie, jeżeli chodzi o asystentów. Można ich oczywiście też wyłączyć. Czujnik martwego pola, no, którego w życiu bym nie wyłączył, bo to się zawsze przydaje. I aktywne hamowanie, czyli w momencie, kiedy jakiś tutaj czujnik zauważy, że coś jest, że jesteśmy za blisko, no to jest wymagane przepisami. Podejrzewam, że gdzieś tutaj jest kamera. Wątpię, żeby był radar, wtedy tempomat pewnie byłby aktywny. To działa, to znaczy czasem świeci mi się kontrolka, ale nigdy nic nie zapiszczało. Jeżeli chodzi o to aktywne hamowanie, to ja szczerze mówiąc nie wiem, czy to działa, bo się nie aktywowało. Ale jeżeli nie działa, bo są też takie samochody, w których nie powinno się aktywować i się aktywuje, jeżeli to nie zadziałało, to znaczy, że po prostu, że jest dobrze wystrojone, bo naprawdę nie było też okazji do tego, żeby tak się stało. A, ważne. 6 biegów. I to robi kolosalną różnicę, jeżeli chodzi o ten samochód. Dobrze, przejedźmy się kawałek w takim razie. Dobra, to zapraszam na szybką przejażdżkę. Ja mam słabość do takich samochodów. Znaczy nie mam słabości do aut budżetowych, chyba że są fajne, że są dobre. Bardzo lubię jeździć Hyundai Mi10, bardzo lubię jeździć Fiatem Panda. Uważam, że to są jak za pieniądze, które trzeba za te samochody zapłacić. To są bardzo fajne, bardzo dojrzałe konstrukcje. Czy to samo, czy tyle dobrego, co o Hyundai i10, czy o Fiacie Panda mogę powiedzieć o Dacia Jogger, która jest przecież dużo większym samochodem. Tak, poprzednik nazywał się Dacia Logi
i był niewyobrażalnie paskudną taczką, którą się źle jeździło. Był to samochód taki pływający, taki pozbawiony sprężystości i pozbawiony właściwości jezdnych, jakichś takich, nie wiem, lepszych. Też fotele z tyłu, ten trzeci rząd, były potwornie badziewne. Można się było pokaleczyć, można się było poharatać. Walka z fotelami po prostu, jak pamiętam, że coś chciałem przewieźć, była chyba jeszcze gorsza niż tu, albo taka sama. Natomiast Dacia Logi oprócz tego wszystkiego była jeszcze samochodem takim wyglądającym na auto ultra tanie i ultra budżetowe. Tutaj za 80 kawałków dostajemy samochód, który jest po prostu całkiem fajny na zewnątrz i bardzo estetycznie zrobiony w środku. W tym samochodzie nie ma całej masy rzeczy, o których Państwu często opowiadam, że je wyłączam, jak tylko wsiadam do samochodu. Jest system start-stop, który można sobie chyba wyłączyć gdzieś tam jakimś przyciskiem, natomiast nie ma asystenta pasa ruchu, na przykład. Nie ma również asystenta świateł drogowych, no to akurat niczym mi nie przeszkadza. To jest takie ultra proste auto, natomiast na szczęście ta platforma podłogowa została zoptymalizowana w taki sposób, żeby ten samochód całkiem przyjemnie jeździł. I on się naprawdę dość dobrze sprawdza. Tak jak mówię, przejechaliśmy już tu chyba parę tysięcy kilometrów. I o tym samochodzie mogę powiedzieć dużo, naprawdę dużo dobrego. A jeżeli chodzi o zastrzeżenia, no to one są takie, jest bardzo krótka lista i zaraz do nich przejdę. Dobra, najpierw trochę plusów. Bardzo fajne zawieszenie, sprężysty samochód. Dobrze działająca skrzynia biegów. Przyjemnie rozmieszczone pedały, więc jakby tutaj nie ma żadnych problemów z obsługą tego auta. Dobrze dobrane przełożenia, to są krótkie biegi, krótka skrzynia i choć na papierze wygląda to niezbyt dobrze, czyli 12 sekund do setki, tak w rzeczywistości jeździ się tym po prostu bardzo przyjemnie. Czyli jest to raczej takie żwawe auto, któremu niczego nie brakuje, chyba że chcemy coś wyprzedzić na trasie. No to wtedy musimy z szóstki redukować na trójkę, żeby wyprzedzić coś, co jedzie 70 na godzinę. No jednak masa robi swoje i tutaj elastyczności z tego silnika 1.0, 3 cylindry, 100 koni, LPG nie ma. Podoba mi się też to, że ten samochód jest tak totalnie niezobowiązujący. Znaczy to jest takie auto, które jest zerową napinką. To jest auto, które krzyczy, wolę wydawać pieniądze na rzeczy ważniejsze niż samochody. Naprawdę mi się to podoba. I trochę zazdroszczę ludziom, którzy mają inne pasje. A czy jest w tym samochodzie coś, co mi się nie podoba? Jest. Pierwsza rzecz to będzie takie podoba, nie podoba. Wczoraj, to jest totalnie od czapy, jak zastanawiałem się, co dzisiaj będę Państwu o tym samochodzie opowiadał, to pojawiło mi się takie delikatne skojarzenie, że ten samochód jest w pewnej małej części podobny do McLarena. Ostatnio miałem 720 i to jest oczywiście samochód totalnie, absolutnie i w ogóle, natomiast on jest bardzo mechaniczny, czyli jak jeździmy McLarenem, jak absurdalnie by to nie zabrzmiało z pokładu Daci, to czuć tam wszystkie mechanizmy, słychać tam te koła zębate, które napędzają rozrząd. Nieziemskie przeżycie, to jest takie gwiżdżąco, świszcząco mechaniczne auto. Tutaj słychać. Coś wyje z przodu i to nie jest pierwsze takie auto, w którym coś wyje i to wyje trochę tak jak dyfer w Polonezie, tylko że to jest z przodu, więc nie jest to dyfer z Poloneza, no to jest oczywiście napęd na przód. Więc jak puszczamy gaz, to gdzieś tutaj te obciążenia na przeguby działają w taki sposób, że po prostu słychać, że tam coś wyje, tak jak czasem jedziemy na wstecznym. Druga rzecz, no to bardzo słychać silnik. I słychać też takie rzeczy, które nie wiem, czy powinno być słychać. W wersji 1.0 110 koni, czyli tej benzynowej, którą już mieliśmy w wielu różnych, i w Clio chyba, i w niektórych Daćkach, tam mam wrażenie, że jest jeszcze głośniej. To znaczy tam, dopóki silnik się nie rozgrzeje, to on po prostu grzechocze. Też taki trochę urok silników trzycylindrowych niektórych. Natomiast tutaj to grzechotanie, ono w pewnym momencie ustaje, ale na przykład bardzo słychać turbosprężarkę, czyli słychać gwizd i słychać zawór upustowy, który gdzieś tam od czasu do czasu spuszcza to ciśnienie. I to auto jest mechanicznie głośne.
I powiedzmy, że tak jak sobie tam jedziemy gdzieś, nie wiem, 70, 80, 90, to nie jest problem. Natomiast to się robi problem, kiedy próbujemy jechać tym samochodem 140. Jazda 140 na godzinę tym samochodem nie jest przyjemna. Nie dlatego, że zawieszenie nie daje rady, bo ono daje radę, ale silnik nie daje rady. Po pierwsze, jest już straszny hałas, a po drugie, ten samochód się męczy. Tak do 120 to powiedzmy, że utrzymanie tej prędkości na autostradzie 120 na godzinę jest ok, ale utrzymanie prędkości 140, no to już jakby cały czas musimy jakby tak pchać go, tak? Znaczy to już nie jest takie naturalne dla tego auta. Niemniej, jakbym miał tej konstrukcji wystawić jakąś ocenę, byłaby to nota bardzo dobra, dlatego że to nie jest zły samochód. Powiedziałbym nawet, że to jest dość dobre auto, a kosztuje 80 tysięcy złotych. To jest naprawdę bardzo dobra cena. Za 100 dostajemy 7-osobową wersję wyposażoną we wszystko, czyli w nic. Bawiam się pięknie. Jadę dalej. Do zobaczenia.